Na samym starcie moje dzieci są już pięć długości z tyłu. Moje dzieci, nasze dzieci, tak, to nie jest kwestia jednej szkoły. To jest kwestia większości szkół. I to mnie nastroiło bardzo, a tak bardzo pesymistycznie, bo wiesz, to, że są państwa biedne i bogate, to, że na niektóre rzeczy w, w jednych miejscach chodzimy większy nacisk albo, albo mniejszy, to to jest jasne. Natomiast to, że na samym wstępie już komuś podkładasz nogę, jeszcze on nie zdążył wystartować. Mówimy o dzieciach no, małych, tak? One jeszcze nie zdążyły wystartować i już im ktoś nogę podłożył. Tam Jacek Bartosiak, Strategian Future. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka programu Mapy Mentalne. Dzisiaj z Tomaszem Roszkiem, sławnym popularyzatorem nauki, prezesem fundacji Nauka to Lubię. Rozmawiamy o, o naszych dzieciach, o systemie edukacji, o przyszłości, o e, eksploracji kosmosu oczywiście, o sztucznej inteligencji, o zmianach, które nadchodzą i o tym wszystkim, czego możemy się spodziewać. Rozmawiamy nawet o fuzji nuklearnej. Serdecznie zapraszam. Tomku, bardzo się cieszę, że jesteś w moim programie Mapy Mentalne. Od długiego czasu myślałem, jak doprowadzić do tego, żeby Cię zaprosić. Bardzo Także dziękuję za zaproszenie. Wielkie dzięki. Na pewno porozmawiamy o sztucznej inteligencji, o, o kosmosie, o czy podzielasz pogląd, że nadchodzi nowa era kosmiczna. Ale chciałbym zacząć tę rozmowę od tego, co najbardziej ostatnio Cię zajmuje, frapuje, czy z partykularnych rzeczy, z jakichś takich bardzo konkretnych zagadnień co najbardziej cię zajmuje to pytanie jest proste ale odpowiedź jest dość skomplikowana proszę bardzo to nie jest nigdy tak że jest wiesz taka flauta flauta i nagle spik coś mnie w tym momencie zaczyna interesować to są takie fale i tych fal jest wiele, one się nakładają. Wiesz, tu od razu mam jakieś takie fizyczne moje skrzywienia, jakieś interferencje tych fal, gdzieś się tam wzmacniają, gdzieś się osłabiają. E, oczywiście tak, technologie cyfrowe. Wspomniałeś o sztucznej inteligencji. E, oczywiście technologie kosmiczne, to kosmos gdzieś tam jest w moim sercu od, od bardzo, bardzo, bardzo dawna. E, coś co w takim bardzo jak mówimy o dzisiaj o wczoraj yy, coraz częściej nie wiem czy to jest kwestia może mo mojego wieku już czy nie ale coraz częściej mnie naprawdę zadziwia to jak łatwo się dajemy robić w balona jak łatwo się dajemy wkręcić w różnego rodzaju takie emocjonalne sytuacje, i jak, bardzo, jak łatwo nami rozgrywać. Nami, mam na myśli nas, społeczeństwo. I to też wiąże się oczywiście z technologiami cyfrowymi, bo one są tym narzędziem, którym rzeczywiście dajemy się rozgrywać. Bardzo bym chciał, bo moim zdaniem to jest z sobą połączone. E, czyli z edukacją, z kolejną moją wielką fascynacją, i, i, i takim elementem, o którym takim tematem, o którym bardzo dużo mówię w moich materiałach. E, czyli właśnie ta świadomość, jak to działa, to znaczy, jak bardzo narzędzia cyfrowe, e, no nie chcę użyć stwierdzenia sterują nami, bo to już zakrawa na jakąś taką bardzo, bardzo spiskową teorię, ale jak bardzo one są skutecznymi narzędziami do tego, żeby żeby e, naszymi poglądami czy naszymi emocjami sterować. E, także na twoje krótkie pytanie nie mam równie krótkiej jednoznacznej odpowiedzi, e, a w takim okresie dłuższym to rzeczywiście gdzieś tam e, tematy technologiczne w edukacji to to jest taka, taka, tak, taki temat, który tak czuję, że tak z czasem coraz więcej poświęcam mu energii, e, e, coraz więcej czasu też w swoich materiałach. Bo po prostu uważam, że nie wykorzystujemy potencjału, jaki daje nam, jakie dają nam technologie cyfrowe do tego, żeby skutecznie uczyć. A mógłbyś rozwinąć nam trochę bardziej. No bo rzeczywiście, zaczyna się o tym mówić, że sztuczna inteligencja zmieni sposób, w jaki uczymy dzieci. I jak wygląda Ona jak już stoi. zmieniła. Tak. Ona już zmieniła. Ale dopiero zresztą początek chyba, tak? tych zmian. Wiesz, to jest tak, jak nie masz całego obrazu, a nie mamy. Bo temat dopiero się zaczyna rozkręcać, to tak naprawdę nie wiemy, czy jesteśmy na progu, czy dopiero te drzwi się uchyliły, czy jesteśmy w połowie tego dużego pokoju. To jest no, pytanie, które czasami pada w rozmowach, co będzie następną dużą rewolucją technologiczną. No, skąd mamy to wiedzieć? czy znaczy, rewolucja z definicji przychodzi niespodziewanie. Rewolucja z definicji to jest coś, czego nikt nie przewidział. Bo jeżeli przewidujemy, to to przestaje być rewolucja, to to staje się ewolucją. Nie rozumiem, dlaczego w ciągu ostatnich dwóch, trzech miesięcy, kiedy czat GPT, pojawił się w takiej, bym powiedział, no szerszej, w szerszym kontekście dla szerszej grupy ludzi, dlaczego się mówi o nim, że to jest rewolucja? Podczas gdy przecież języki różne modele językowe, były rozwijane od wielu lat. To jest kolejny krok ewolucyjny, bardzo sprawny, taki trochę pod publikę, moim zdaniem, natomiast to na pewno nie jest rewolucja. Natomiast wracając do tego pytania, zacznę od takiej historii, którą, której no byłem nawet nie tyle świadkiem, która była w której, w której uczestniczyłem kilka lat temu. Nie wiem, z jakiej okazji, ale byłem w Chinach. I w Szanghaju, już, już nie pamiętam, z jaka, jaka to była okazja, jakaś konferencja chyba. I w Szanghaju byłem w szkole, w której widziałem wykorzystanie mm, różnego rodzaju technologii cyfrowych yy, na lekcji. Yy, nie mówię po chińsku w ogóle, więc przez tłumacza rozmawiałem z dziećmi, pytałem, czym się zajmują, co robią. Zapytałem, co robią na lekcjach informatyki. Odniosłem wrażenie, że to pytanie było dla nich trochę dziwne. Na tyle dziwne, że wydawało mi się, że oni nie mają chyba takich lekcji informatyki, po prostu osobno lekcji informatyki, tylko mają różnego rodzaju, przynajmniej w tej szkole, różnego rodzaju techniki wykorzystywane na różnych przedmiotach. To znaczy w skrócie, takie działanie trochę projektowe, coś, co jest moim ogromnym, ogromnym marzeniem, a czego z jakiegoś powodu. Nie robi się w Polsce. I oni mówili, że piszą na przykład aplikacje mobilne, że uczą się tych rzeczy, że uczą się języków programowania. Wróciłem z tych Chin, nie byłem tam długo, nie, wiem, może tydzień, może półtora tygodnia, i zapytałem moje dzieci z grubsza w tym samym wieku, czym one się zajmują na informatyce. I to było albo w okolicy ciut przed wielkanocą, albo ciut przed Bożym Narodzeniem. One jej powiedziały, że robią kartki świąteczne w Wordzie. Autokształtami. Okay? Bo ich pani nauczycielka tak nie do końca ogarniała temat nawet jakiegoś programu graficznego. Bo nie była informatykiem. Bo na informatyka nie stać szkołę. Żaden informatyk. Rozmawiałem później z panią dyrektor szkoły i wiesz, co ona chętnie zatrudniła. Tyle tylko, że no nie, nie, nie potrafię znaleźć za te pieniądze. I wtedy sobie pomyślałem, na samym starcie, moje dzieci są już pięć długości z tyłu. Moje dzieci, nasze dzieci. Tak, to nie jest kwestia jednej szkoły. To jest kwestia większości szkół. I to mnie nastroiło bardzo, a tak bardzo pesymistycznie, bo wiesz, to, że są państwa biedne i bogate, to, że na niektóre rzeczy w jednych miejscach chodzimy większy nacisk albo, albo mniejszy, to to jest jasne. Natomiast to, że na samym wstępie już komuś podkładasz nogę, jeszcze on nie zdążył wystartować. Mówimy o dzieciach no małych, tak? One jeszcze nie zdążyły wystartować i już im ktoś nogę podłożył. I co za to odpowiada podglebie kulturowe, czy Coś, co właśnie nawiązuje do tematu programu Mapy Mentalne, że coś jest takiego, co uruchamia taki, a nie inny sposób funkcjonowania systemu w Polsce i różnego rodzaju systemów, że tutaj jest potrzebna zmiana? Gdzie upatrujesz? Nie mam jednej odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi się, że tak jak w wielu, wielu sytuacjach i także wielu gości twoich odpowiada, to jest bardziej skomplikowane albo to nie jest takie proste. Nie? Znaczy, może fajnie by było... Gdyby jeden element, nawet gdyby on był bardzo skomplikowany, ale wystarczyłoby zmienić jeden element i sprawy by się naprawiły. Otóż nie, to jest wiele elementów. Oczywiście to jest kwestia tego, że y, szkoła ma niewiele pieniędzy na to, żeby zatrudniać specjalistów. Nie chcę powiedzieć, bo bardzo łatwo to zdanie przeinaczyć, y, rozumiejąc albo interpretując, że ci, którzy pracują w szkole, nie są specjalistami. Nie twierdzę tego, mówię tylko, że w takich dziedzinach jak chociażby informatyka, za te pieniądze, które szkoła oferuje, bardzo trudno jest zatrudnić informatyka. Takiego, który byłby informatykiem, informatykiem, a nie kimś, kto po prostu skończył kurs uprawniający do nauki. Okay. Ale to jest problem nie tylko informatyki, to jest problem wielu różnych dziedzin. Ja wspominałem o, o tym uczeniu projektowym. W polskim systemie nie ma zakazu, Uczenia projektowego. Uczenie projektowe, czyli takie, w którym nie masz takiego ścisłego podziału na fizykę, chemię, biologię itd., itd. Takim typowym przykładem, tym, no akurat ostatnio, o którym często mówię, to jest kwestia zmian klimatu. Kiedyś zadałem sobie trud, biorę udział w takim okrągłym stole edukacji klimatycznej, i kiedyś w jakiejś wypowiedzi pojawiło się jakieś stwierdzenie, że trzeba by stworzyć może nowy przedmiot edukacja klimatyczna ja reaguję na tego typu pomysły zawsze z dużym z dużym sceptycyzmem bo uważam że dzieci tak są mocno przeładowane zadałem sobie trud i prześledziłem program szkolny w szkole podstawowej i w liceum i odkryłem nawet ku swojemu takiemu dość dużemu zdziwieniu że w programie szkoły i podstawowej, i liceum jest absolutnie wszystko, co wystarczy do zrozumienia bardzo szerokiego i skomplikowanego tematu, jakim jest klimat. Problem polega na tym, że te informacje są rozrzucone. Co trochę jest na fizyce, trochę jest na chemii, trochę jest na biologii, jest na geografii. Nawet na historii dzieci się uczą, wiesz, o cywilizacjach, nie wiem, Ameryki Środkowej, Południowej, które z powodu lokalnych zmian, albo braku zasobów, albo, albo wyczerpania zasobów po prostu wyginęły. Dziecko to wszystko wie, albo powinno wiedzieć, i wychodzi ze szkoły i dalej nie rozumie, na czym polega być może jeden z największych jedno z największych wyzwań, o ile nie największe, naszych czasów, czyli zmiany klimatyczne i ich konsekwencje. I sobie zacząłem zadawać pytanie, jak to jest możliwe, że patrząc już nawet na takim poziomie państwowym, wydajemy przecież ogrom pieniędzy na naukę, po to, żeby młody człowiek, który skończy cykl e, obowiązkowej edukacji w Polsce, pewne rzeczy wiedział, z pewnych konsekwencji zdawał sobie sprawę, to kosztuje w skali państwa przecież ogromne pieniądze. I tu idzie w błoto. On wychodzi dalej nie wie. I wiesz, dlaczego tak jest? Dlatego, że nikt mu nie połączył tych kropek. Hmm. On ma mnóstwo informacji w różnych tak, miejscach tak, tak. na pan to różnych przedmiotach. Jego, bo... Tak, no. na, na różnych przedmiotach i on dalej nie wie. I wiesz, zadziwiające jest, z, zamykając ten, ten wątek. Zadziwiające jest to, że w polskiej szkole możesz uczyć projektowo. Fizyk z chemikiem, z, z chemikiem, z biologiem, z geografem i z dyrekcją mogą się dogadać. Że ten tydzień poświęcamy na kwestie klimatyczne. I uczymy o tym, łącząc kropki. A ale mi, tego nikt nie robi. A, a, a powiedzmy, a właściwie po co się. Jak myślisz, po co się kształci dzieci? Co jest celem edukacji? Nieco nie powinno być mhm. według ciebie. Chociaż może do tego też zaraz bym nawiązał, ale. Dzisiaj czy jakich, kiedyś? No Bo te, te cele dzisiaj. się zmieniają. Dzisiaj. I co jest jak gdyby. Ja się sam nad tym zastanawiam ostatnio, bo muszę powiedzieć, że całe życie się nad tym nie zastanawiam, bo to za takie zjawisko, które istnieje. Tak? Jest system edukacyjny, a teraz sam się zastanawiam, właśnie w obliczu tych zmian, co jest celem procesu edukacyjnego. Czy pracownik, który umie odnaleźć się w podziale pracy w społeczeństwie, prawda, i ma kompetencje, które pozwalają państwu temu konkurować na arenie międzynarodowej w podziale pracy i tak dalej, czy. czy czy człowiek, który ma zdolność do innowacji, do szybkiej zmiany, rozumie właśnie świat, łączy kropki, Czy z kolei jakiś trybik w jakiejś innej maszynie? Czy nie wiem, jest to cel sam w sobie, jak, jakiś po prostu, że jest grupa rówieśnicza i tak naprawdę to też służy jakiemuś takiemu socjalizowaniu przy nadzorze? No bo są różne koncepcje. Co według Ciebie jest państwowym celem edukacji? A potem może byśmy przejść do tego, co według Ciebie powinno być. Nie sądzę, żeby na poziomie Państwa ktokolwiek się nad tym zastanawiał. No właśnie, też takie jedne są wrażenia. Eee, tak myślę. Znaczy wiesz, ja nie znam wszystkich ludzi, którzy zajmują się edukacją w Polsce, wiadomo. Eee, natomiast nie sądzę, żeby ktokolwiek się nad tym zastanawiał. Eee, myślę, że to działa trochę tak, że jest taką siłą inercji sprawy się toczą i kolejne osoby decyzyjne Próbują ten pociąg, który nie jest Pendolino albo, wiesz, japońskim Shinkansenem, tylko jest takim parowozem rozpędzonym, trochę, wiesz, tam coś zmodyfikować, mniej lub bardziej. Ktoś wpadnie na przykład na pomysł, żeby szkołę podstawową podzielić na gimnazjum i na, na szkołę podstawową i gimnazjum. to inny za jakiś czas wpadnie na to, żeby to znowu połączyć. Z mojego punktu widzenia to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Znaczy, to ma na jakimś tam poziomie jakieś znaczenie dla samorządów, może praktyczne, jakieś finansowe, ale w pierwszym przybliżeniu dla mnie to jest dyskusja, czy herbata będzie bardziej słodka, jak łyżeczką będziemy kręcić w lewo czy w prawo. I takie ruchy robaczkowe, które z zewnątrz wyglądają jak poważna reforma, nie są żadną poważną reformą. Są jedną wielką ściemą. A szkoda. Ale tak jest. To jest moje zdanie. Więc podejrzewam, że niewielu zadaje sobie pytanie z tych, którzy decydują o kształcie po co tak naprawdę my to robimy? Niewielu zadaje sobie pytanie, jakie kompetencje mogą być przydatne, jakie zdolności mogą być przydatne za kilka lat. Jakie byśmy chcieli, żeby były przydatne? Bo my mówiąc, mogą być przydatne, zakładamy, że znamy przyszłość. Nie znamy przyszłości. Przyszłość jest bardzo dynamicznym tworem. Każdy fizyk ci powie, że z definicji przyszłości nie da się przewidzieć, ale przyszłość możesz próbować kształtować. Możesz obserwować trendy. Nie masz pewności, czy pomiędzy coś się nie pojawi. Przewidując trendy, analizując trendy. Musisz mieć z tyłu głowy, że może się pojawić coś, co ten obrazek zburzy. Ale to nie powinno cię usypiać. To nie powinno być tak, że mówisz: Może się pojawić coś, co zburzy, więc nie ma sensu analizować trendów. Czasami mam wrażenie, że niektórzy w ten sposób myślą. Nie? Znaczy, świat się tak szybko zmienia, że próba przewidzenia, że próba wykreowania czegoś jest skazana na niepowodzenie w związku z tym, Lepiej nic nie robić i czekać. Nie? Natomiast jest cała masa procesów, także procesów technologicznych, których sprawne przeprowadzenie po prostu trwa. I teraz, wiesz, pierwszy przykład z brzegu. No, wybudowanie reaktora jądrowego to nie jest kwestia weekendu to jest kwestia zaprojektowania tego, jak ma wyglądać nasz system energetyczny nie przez najbliższych 5 lat, nawet, po, nawet nie 50. Tylko tak naprawdę 100. Jasne, że świat za 100 lat może absolutnie w niczym nie przypominać tego świata, który mamy dzisiaj. Natomiast ktoś, kto to wie, bo tak jest, że może w niczym nie przypominać, można z tego wyciągnąć dwa wnioski, czy jak gdyby iść dwoma drogami. Jeden, jedna osoba może powiedzieć: W związku z tym, nie planujmy niczego dużego. A druga osoba może powiedzieć: OK, tak może być, że ten świat w niczym nie będzie przypominał. Natomiast jeżeli byśmy od naszych czasów mieszkania w jaskiniach myśleli w tych kategoriach, świat się zmienia, więc nie planujmy, to byśmy dalej siedzieli w tych jaskiniach. Tak, to prawda. Wiesz, no, w ten sposób jeszcze wspomniałeś teraz energetykę atomową, też chciałbym o tym w sumie z Tobą porozmawiać. Ale to, co mówię o edukacji, jest takim dobrym zaczynem, żeby, żebym Ci zadał pytanie o sztuczną inteligencję. Jej wpływ oczywiście na procesy edukacyjne i też jak, no takie banalne pytanie, ale chyba najbardziej istotne dla naszych widzów. Jak będzie, według Ciebie, jak będzie świat wyglądał za 10 lat? Nasze codzienne życie, jak się zmieni wskutek. Implementacji szeroko pojętej, prawda, nie do końca jasno zdefiniowanej sztucznej inteligencji. Nie ja, wiem. Rozumiem. Spodziewałem się takiej odpowiedzi. Nie wiem. Ale jak myślisz, w, w, w którą stronę może na przykład właśnie zmierzyć, zmierzać system edukacyjny, który może korzystać ze sztucznej inteligencji? Obawiam się, że już mamy do czynienia z takim rozchodzeniem się. Systemu państwowego z szeroko rozumianymi systemami alternatywnymi. I nowe technologie, w tym technologie związane z, z inteligentnymi algorytmami, tylko i wyłącznie w tym pomogą. Już dzisiaj dziecko może skończyć cały proces edukacji, całą ścieżkę edukacyjną, w ogóle nie przekraczając progu szkoły. Do niedawna było to nie do pomyślenia. Mówiąc do niedawna nie mam na myśli 50 lat temu, tylko 5 lat temu, 7 lat temu, może 10 lat temu, można było y, zdecydować się na edukację domową, ale do któregoś momentu, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale do któregoś momentu przepisy mówiły, że to można zrobić tylko tam, wiem, do czwartej, do piątej czy do szóstej klasy szkoły podstawowej. Dzisiaj, y, pamiętając, że edukacja domowa to ogromne y, zobowiązanie rodziców, ale dzisiaj dziecko może skończyć szkołę, nawet bardzo dobrą szkołę, nie siedząc w domu, nie będąc uczonym przez rodziców, a równocześnie nie wchodząc do szkoły takiej tradycyjnej. No ale co z elementem ja po swoich dzieciach? Widzę, że socjalizacja, socjalizacja... jest potrzebna. Tak. tak? Bardzo potrzebna jest, to, jest. Być może nawet najważniejszy element tej całej edukacji. Dzisiaj wydaje mi się, że to jest jedno z większych wyzwań, przed jakim stoją osoby dorosłe, co zrobić, żeby młody człowiek nie zrezygnował z kontaktów z rówieśnikami. No właśnie. W w jesteśmy w tym samym cyfrowej, wieku. Tak, jesteśmy w tym samym wieku, więc mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że jak my byliśmy dziećmi. Było czymś absolutnie nie do pomyślenia nie niespotykanie się z rówieśnikami. Cały czas odbijanie się od rówieśników bo takie, nie? interakcje. Nie? Technologie komunikacyjne, głównie platformy społecznościowe, one umożliwiają kontakt z żywym człowiekiem bez żywego człowieka. Znaczy z żywym człowiekiem bez kontaktu takiego bezpośredniego. Jest to bardzo wygodne. Może to być wykorzystywane w niesamowity sposób bardzo rozwojowe, bardzo rozwijające, ale może też być kulą, która pociągnie nas na dno. I niestety, w haśle, które ma potwierdzenie w, w danych naukowych, statystycznych, że mamy do czynienia z mm, taką epidemią samotności, jest niestety sporo racji. Nie tylko dzieci, ale także dzieci yy, mają Coraz więcej lęków w kontakcie czy z powodu kontaktu z drugim człowiekiem. Yy, bardzo często boją się tego kontaktu. I co jest dla mnie najbardziej przerażające, coraz częściej nie widzą potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem. A my jesteśmy być może nawet nie na progu, bo dzisiaj, mówiąc o tym wszystkim, po drugiej stronie tej cyfrowej, powiedzmy, ściany, jednak jest żywy człowiek. Ale za chwilkę może nie być żywego człowieka. Za chwilkę może być jakaś odmiana języka cyfrowego, algorytmu, który zawsze będzie do twojej dyspozycji, zawsze będzie miał dla ciebie czas, nigdy tak. nie będzie zmęczony. Co będzie więcej, czuł emocje twoje, tak? Będzie czuł, nie będzie już napięcia. Czują. Już czują. E... W jakim sensie już czują? Zaraz o tym ci powiem, hmm. ale jeszcze jedna ważna rzecz. On zawsze będzie mówił to, co będziesz chciał usłyszeć bo tak działa na przykład wyszukiwanie kontekstowe wyszukiwanie już w wyszukiwarce która znając twoje preferencje wiedząc na czym ci zależy wiedząc co chcesz co lubisz to ci podaje tak? Czy znaczy, wiesz, skrolujesz YouTube'a, dostajesz to, co lubisz. Skrollujesz od czasu do czasu, jest tam jakaś wrzutka, ale generalnie to, co lubisz. Nie? Skrollujesz, nie wiem, no, chociażby media społecznościowe, ale nie wiem, masz program, chociażby do, do słuchania do streamingu muzyki, tam słyszysz te kawałki, które lubisz. Nawet jeżeli słyszysz jakiś nowy, to on jest tak dopasowany, że ty go i tak lubisz. Rozumiem, że to ulegnie jeszcze przyspieszeniu. Moim zdaniem tak, bo jesteśmy tak skonstruowani. Jest Więc taki w silosach będziemy funkcjonować trochę, być tak? może w własnych tak. jakichś takich bomblach. Tak? Jeżeli nie spędzimy, jeżeli nie odrobimy pracy domowej, jeżeli swoich dzieci, my jako my, my rodzice, my nauczyciele, my opiekunowie, jeżeli e, nie wykonamy dużej pracy, żeby młodego człowieka przekonać, nie wiem w ogóle, czy to jest wykonalne, ale żeby przekonać, że ten świat jest tylko elementem większej całości, to tak, to tak. I co do tego, nie mam wątpliwości. Wiesz, jest taki eksperyment, pod koniec lat 40. poprzedniego wieku pewien amerykański psycholog przeprowadził na swoich studentach eksperyment, robiąc long story short. Z tego eksperymentu jasno wynikało, że nasze mózgi przyjmują absolutnie bezkrytycznie wszystko to, co pasuje do już zastanego obrazu jakiejś sytuacji. I przyjmują totalnie krytycznie wszystko, co temu obrazowi zaprzecza. Na tym z grubsza są oparte horoskopy, które zawsze ci mówią to, co chcesz usłyszeć. Hmm? I na tym jest opartych Mnóstwo, znaczy to, to to jest cały segment komunikacji i dlatego my właśnie kochamy media społecznościowe, że one nam pokazują świat takim z grubsza, jakim my go już i tak widzimy. Znaczy, lubimy te piosenki, które znamy. No, to był chyba rejs, tak? Yy, więc tak, ale to technologicznie przyspieszy. No właśnie. Bo... <laughs> no powiedz mi w takim razie, jakie zagrożenia? związane są ze sztuczną inteligencją według Ciebie i z tym światem, który nadchodzi. Jeżeli zatracimy to, co jako gatunek nas zdefiniowało, czyli krytyczne myślenie, to ta technologia nas zabije. Zabije w jakim sensie? takim ludzkim. Znaczy nie zabije, wiesz, fizycznie obetnie nam głowy, tylko pozbawi nas czegoś, co nas bardzo rozwijało. Zawsze. Czyli krytyczne myślenie. Jak definiujesz krytyczne myślenie w takim razie? To jest trudne pytanie. Hmm. Zakładanie na wstępie, czy taką głęboka. Dla, dla mnie krytyczne myślenie to jest taka głęboka potrzeba sprawdzenia na tyle, ile mogę narzędziami, które w danym momencie mam do dyspozycji. Yy, gdzie leży prawda? takimi bardzo osobistymi narzędziami rozumiem takimi przynarzędami człowiekowi jako tak? Wiesz tych narzędzi jest bardzo dużo, mm. ale myślę sobie, że same narzędzia to jest nic. Yy, ważniejsza jest właśnie ta wewnętrzna potrzeba weryfikacji, tak? chęci ich użycia. To jest tak, wiesz, no, jak stoisz przed bardzo zaawansowaną cyfrową, nie wiem, obrabiarką do metalu, to jest, wiesz, to jest świetne narzędzie, Tyle tylko, że jak nie jesteś przeszkolony, to samo narzędzie ci nic nie da, bo nawet nie wiesz, gdzie je włączyć. Nie mówiąc już o jakimś zaprogramowaniu albo, nie wiem, zrobieniu czegoś. Więc yy, i to jest ogromna rola najpierw rodziców, a później szkoły pokazać młodemu człowiekowi, że warto z tych narzędzi korzystać. Później szkoła może te narzędzia ci przedstawić i pokazać, jak je wykorzystać. Ale na początku musi być potrzeba, ty, ty musisz, wiesz, być tak zaprogramowany, tak wychowany, żeby chcieć ich użyć w ogóle. I to wydaje mi się bardzo, bardzo ważne. A to jest coś, co. Znaczy, ja mam wrażenie, że generalnie coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast wciąż to, że w szkole zrobi się na lekcji wychowawczej lekcje o hejcie, albo o do, dowolnej liczbie innych. Patologicznych możliwości, jakie się mogą zadziać w świecie cyfrowym, to to jest mało. To znaczy, to jest na jakimś tam etapie ważne, ale to jest nic. To jest tak jak pokazanie, właśnie tej obrabiarki cyfrowej. Popatrzcie, popatrzcie, jakie cuda można z tym zrobić. Okej, okay. może i można, ale ja nie wiem, jak tego użyć. Nawet nie mam potrzeby, żeby tego użyć. Tu chodzi o tą potrzebę. A nie, a nie już o konkretne, o konkretne narzędzia. Bo tych narzędzi jest bardzo dużo. Te, te, te narzędzia też są jakby, ty mówisz o osobistych takich narzędziach. Są różne narzędzia do tego, żeby różnymi drogami weryfikować i sprawdzać. Natomiast chęć ich wykorzystania wydaje mi się ważniejsza. Przejdźmy teraz do rozmowy o drugim zagadnieniu, o którym często mówisz, się zajmujesz, czyli kosmosie. Tak. Bardzo chętnie. Jak byś zaczął, bo wiesz, to ja mam milion pytań. A jak, mhm. ty, jak ty byś zaczął naszą rozmowę o kosmosie? Co byś 14 robił? miliardów lat temu, ale mamy może nie... Tro, może później? Właśnie, bo jeśli mógłbym prosić, bo mamy marzec 2023 mhm. roku, wszyscy mówią, że starszy zaraz będzie startował. Gdzie się nie włączy, gdzie się nie czyta, to zaraz, że będzie rewolucja skomunikowania tak? z orbitami okołoziemskimi? Mamy program Artemis. No, wydaje się, że Dużo jest... się dzieje. Dużo się dzieje. Ja może jestem bardzo ciekawy twojej perspektywy. Co według Ciebie jest najważniejsze z tego, co się dzieje teraz. O wiesz co, no to nie, no ja ci muszę zadać pytanie, jakby, co, co masz na myśli? Czy masz na myśli? Rozwój taki technologiczny, czy naszą wiedzę, czy, czy, czy te programy, które mogą się, do, które się za chwilkę dopiero zadzieją? Może zacznijmy od rozwoju technologicznego, a potem programy, które się zadzieją. Mhm. Ja bardzo uważnie przyglądam się na tyle, ile potrafię, chińskiemu programowi kosmicznemu. Każdą wolną chwilę, Mam ich niestety niewiele, dlatego to trochę idzie jak krew z nosa, A ale każdą wolną samo. chwilę staram się poświęcać na to, żeby się go douczyć, bo tutaj jest bardzo dużo PR-u, jest bardzo dużo takiej, takiej, no Chińczycy wiedzą, jak to robić. Wiedzą, jak budować, jak kreować swój, swój obraz jako tych, którzy niemalże już nas wszystkich, mówiąc nas, tak się przyklejam troszkę nieśmiało do Wiesz, do, do, do chociażby programów amerykańskich, tego świata zachodniego. Więc trudno tutaj, znaczy, nie jest łatwo dotrzeć do tego, gdzie w tej całej układance oni są. Natomiast przyglądam się temu, czytam o tym dużo, szykuję się do jakiegoś większego materiału na ten temat na moim, na, 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 na nauka to lubię. I to jest jak gdyby jeden kierunek. Drugi kierunek to przyglądam się, ja, jeśli mogę i, mhm. i jakbyś podsumował i jak oceniasz chiński program kosmiczny, o którym niewiele wiadomo w świecie zachodnim. Robi na mnie wrażenie tempo w jakim on się rozwija, bo w historii rozwoju technologii kosmicznych nikomu się w takim tempie nie udawało. Rozumiem, ale też żeby być uczciwym, od razu muszę powiedzieć, że oni mają dużo łatwiej bo wiele drzwi już jest otwartych, wiele technologii po prostu ukradli, wiele technologii, nie wiem, podejrzeli, czy mają na licencjach, więc im jest dużo, dużo, dużo łatwiej. Nie? Jeśli mogę trochę głębiej, bo wszyscy unikają odpowiedzi o chińskim programie kosmicznym, więc skoro już wyznałeś, że się tym bardzo interesujesz, to chciałbym pogłębić to dobrze. Bo jest pewna enigmaty enigmatyczność tego. Po czym to oceniasz? Po rzeczywiście rozbudowie niesamowitej liczby ośrodków, z których startują rakiety, po liczbie startów, które są też imponujące tak? I, i rosną, po programach, po tych liczbie wielkich startupów, których rzeczywiście mają i, i eksperymentują. Po, po... To, jest, to jest wszystko razem, ale to także jest chociażby to, że. Przygotowując się ok, jakieś 8 lat, może 10, w ciągu dwóch lat wybudowali stację kosmiczną. Mhm. Okej, okay, ona jest dużo mniejsza od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, no ale wow, w dwa lata ją wybudowali. Tak mówię, przygotowywali się wcześniej, tak, tak, albo tak, po prostu tak. ją wybudowali. Nie? I teraz oczywiście można kwestionować, i ja to rozumiem, i to jest jakby też element tego mojego zainteresowania. Można kwestionować. Takie kryterium, o którym wspomniałeś, liczbę na przykład startupów. Nie? Można powiedzieć, okej, okay, papier jest cierpliwy, tak? co komu jakby szkodzi, żeby napisać, że tych startupów jest nie 100, tylko 1000 albo 10 tysięcy. To wcale nie musi świadczyć o tym, że robią coś sensownego. Ok, przyjmuję to. Można powiedzieć, tak, no dobra, tych startów mają dużo, ale tak naprawdę my nie wiemy, ile startów się nie powiodło. Przecież oni nie informują z wyprzedzeniem. To nie jest tak, że możesz oglądać live streaming. Yy, więc skąd wiesz, jakby, jaki jest stosunek tych udanych do nieudanych? Przyjmuję to, ale stacja kosmiczna jest. Oczywiście, okay. baj tu jest. Yy, na, o, na tej odwrotnej, yy, czy na tej odwróconej części Księżyca wylądowali. Tak, punkt libracyjny. O, łazik, łazik, okej, okay, prosty, okej, okay. ale łazik zjechał. porobił. Zdjęcia tak były jest. zrobione. Tak. Nie o. były to zdjęcia ze studia. Nie? Nie. Komunikację e... utrzymali z nim też. tak? Utrzymaj, co nie było proste z tamtej strony. Tak, tak? Tak. To swoją drogą jest jedyne miejsce w całym wszechświecie, do którego nie dochodzą fale radiowe z Ziemi. Tak. Nie? Bo w ciągłym ruchu jest tylko jedno miejsce w całym wszechświecie, gdzie te fale radiowe nigdy nie dojdą. To jest właśnie tamta strona Księżyca, co swoją drogą daje fenomenalne możliwości do budowy tam radioteleskopów. Które nie byłyby niczym zakłócane tak i które dałyby po prostu wielu... rozdzielczość brzytwa. ale to, powiedzmy I do wielu tak... innych rzeczy również, tych zastosowań wojskowych, niestety, tej niewidzialnej czy niewidocznej strony księżycowej. I nie znaleźli tam nazistów. W nie wiadomo, filmie, może ukrywają to. Może się to. ukrywają, co w jednym filmie było. W każdym razie wiesz, no to nie jest tak, że mam jedno źródło i na tym źródle, czy w oparciu o to źródło buduję swój pogląd na temat chińskiego programu kosmicznego. Sporo, sporej rzeczy nie wiem. A szybciej zbudują bazę na księżycu niż Amerykanie? Nie wiem. Mhm. Ale na pewno to nie jest tak, wiesz, 10 lat temu, gdyby ktoś zadał to pytanie to po drugiej stronie byłby śmiech, Dzisiaj już się nikt nie śmieje. Tak. Ja też mam takie wrażenie, że Chińczycy inaczej podchodzą do eksploracji. Oni bardziej podchodzą do kosmosu, oni bardziej nie krygują się i podchodzą do eksploracji tak jak no, no, Europejczycy do eksploracji Amery Ameryk. Tak? Czyli stworzyć linię komunikacyjną do tego nowego miejsca zasobowego. Zasoby sparametryzować, zidentyfikować, określić, zastanowić się, jak wykorzystać, zbudować obecność, tak? I tak naprawdę utrzymywać linię komunikacyjną, podczas gdy Amerykanie, tak jakby się wahali, czy chcą naukę robić, czy wojskowe stosowania, muszą trochę opowiadać społeczeństwu, że nauka, wartości, prawda, jest, jest, jest coś takiego. Może tak. Może tak. Jest coś takiego. Natomiast ja w tych technologiach, bo, bo zahaczyłeś o Chiny, a dla mnie też przyglądam się, też trochę z racji wyzwania, przed którym stanąłem ponad rok temu czyli, czyli zaproszenia mnie do grupy doradców Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ta kadencja powoli się już kończy, czy, czy w zasadzie ta grupa ona powstała w konkretnym celu i, i powoli kończymy już pracę, ale to jest troszeczkę inny temat. Natomiast przyglądając się od środka, no, trzeciej największej agencji kosmicznej na świecie, od samiutkiego środka, to widzę też i to mnie trochę boli, trochę niepokoi, trochę wkurza. Tak, stoję na tym Peronie i widzę, że za chwilę nam Europejczykom pociąg odjedzie. Oczywiście. E, Chińsko-amerykański -ameryka -chińsko pociąg. E, czy wiesz, chiński pociąg jest gdzieś tam na peronie, do którego my byśmy i tak nie wsiadali? Natomiast e, generalnie ten pociąg, no już te kotły są pod parą i tam za chwilę ten maszynista, nie wiem czy to oni tam mieli jakiś rygiel, czy tam coś pociągnęli, czy guzik, ale to za chwilę ruszy. I to jest, i to jest smutne e, to jest bardzo, bardzo krótkowzroczne. Bo u nas to jest tylko i wyłącznie kwestia pieniędzy. To nie jest kwestia technologii. Znaczy, my musimy mieć świadomość. A ja, u ja nas, wiem, czyli w Europie, w sensie. Tak, ja mówię w Europie. Żeby, żeby troszeczkę naszym, naszym widzom naświetlić temat. My jesteśmy w ta, na takim etapie, jeżeli chodzi o rozwój, o rozwój technologii kosmicznych, że dwie trzecie czynnych satelitów. Na wszystkich orbitach razem wziętych należy do jednego człowieka. To jest Elon Musk. Tak, to jest po pierwsze. Po drugie, tenże człowiek w ciągu pierwszych dwóch, trzech tygodni tego roku wystrzelił w kosmos więcej rakiet niż Europejska Agencja Kosmiczna wystrzeli przez cały rok. I chyba w zeszłym roku wystrzelił tyle samo co Chińczycy. To jest druga sprawa. Sprawa numer trzy bardzo ważna. Kwestia rozwoju yy, załogowych lotów. My dzisiaj mamy mniej więcej taki krajobraz, że jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, która w części należy do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Nie pamiętam w 8%, w 10. Yy, to się wiąże ze składkami, ale to się wiąże także z tym, że europejscy astronauci mogą tam latać jak do siebie, mają dostęp do wyników badań, mogą sami te wyniki badań. Te, te badania przeprowadzać, mają dostęp do technologii, mogą sami te technologie kreować. Europa wybudowała bardzo zaawansowane elementy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, o ile nie najbardziej zaawansowane. Natomiast Międzynarodowa Stacja Kosmiczna w ciągu następnych kilku lat, maksymalnie dekady, zostanie wyłączona i spadnie do oceanu. Chińczycy mają swoją już. Amerykanie będą budowali swoją, Europejczycy zostaną z niczym. Europejczycy będą mogli latać na tą amerykańską, na tą chińską, ale mniej więcej tak jak każdy kogo no stać tak. na wykupienie biletu. Tak, tak. Nic nie dotykaj, bo zepsujesz. Niczego nie rób, niczego ci nie damy, żadnych eksperymentów tak, tak, tak. nie będziesz mógł przeprowadzać. Przynajmniej co innych rzeczy, chyba Europejczycy nie uczestniczą w rewolucji New Space, nie? Za bardzo. Tak, to znaczy próbują. Europejskie startupy są naprawdę dobre, natomiast nie znajdują instytucjonalnego wsparcia. Mówiąc o New Space, oczywiście kojarzy się to od razu z Ilonym Maskiem i kojarzy się to z takim, um, z takim rebeliantem, wiesz, takim antysystemowym gościem, który przychodzi i wywraca stolik do góry nogami. On bardzo sprawnie taki obraz swój kreuje. Nie mamy świadomości tego, że te wszystkie działania Ilona Maska kosmiczne, one są robione za amerykańskie, znaczy za pieniądze amerykańskich podatników, znaczy SpaceX jest firmą, w którą amerykańska agencja kosmiczna sadziła ogromne pieniądze. Chociaż na początkowo niechętnie. Początkowo do nie wiem trzech startów chyba nieudanych, tak? Jakoś tak. On powiedział, że twardy, jak się nie uda, to on po prostu zbankrutuje i dostał po prostu pieniądze, bo y, amerykański, amerykański sposób myślenia na temat technologii jest dość inny niż europejski. Y, Elon Musk dostał nie tylko ciężarówki pieniędzy, on dostał także technologię, na przykład silników. To, to nie jest tak, że on. Ja, ja, ja mu niczego nie odbieram, żeby było nie jasne. No, ja no, tylko buduję ja tylko staram się pokazać obraz. Znaczy, żeby, żeby chyba dla jasności, dla widzów, otrzymał wszystkie technologie, które w większości zostały rozwinięte w latach 50. -tych, 60. -tych, plus później oczywiście program wahadłowców. Po to, żeby mógł na bazie tego w przyspieszony sposób opracować swoje własne silniki, jak raptor. I, I nie odbierając mu niczego, jest genialnym biznesmenem, jest świetnym pr Organizatorem jest chyba też. Jest super organizatorem, jest gościem, który ma ogromne wyczucie. Podobno jest nieznośny prywatnie. Często to tak idzie bywa. z sobą w parze. Natomiast to nie jest tak, że sprzedał Paypala. Za to wybudował tak. SpaceX, yy, za te pieniądze rozwinął wszystkie technologie i za te pieniądze lata w kosmos, niemalże jak Uber dowożąc yy, na międzynarodową stację kosmiczną i ludzi, i towary. A co będzie? No bo to jest tak. Yy, prawda, wielorazowego użytku booster. Teraz Starship ma być w ogóle wielorazowego użytku całość. Kapsuła z ludźmi, tak? Lądowanie na, na platformach morskich. Można by wiele rzeczy wskazać, które przełamał tak? Elon Musk. Teraz Starship, który ma startować i czy no i uważa, że też, że będzie rewolucją absolutnie kosztową z punktu widzenia wynoszenia kilograma na, na orbitę i zmieni. To jak postrzegamy domenę kosmiczną, że ona będzie taka już dostępna, a nie gdzieś tam. No bo z polskimi politykami, jak rozmawiałem, jeszcze dwa lata temu, gdy pisałem książkę o kosmosie, to oni w ogóle jakaś linia karmana, o co chodzi, w ogóle to dla nich był świat niezrozumiały, o czym my w ogóle mówimy. Tak? A tymczasem jest to na wyciągnięcie ręki. A to wyciągnięcie ręki było tylko blokowane tym, że nie było w dobrej cenie skomunikowania komunikowania. Z, z tym światem, prawda? No jeżeli starszy to zmieni, a tak jest cel, to co się wydarzy? Nie wiem, co się wydarzy, ale się może dużo wydarzyć. Wiesz, ja, ja, będę, ja, ja będę twardo stał przy tym, od czego okay. zaczęliśmy, że ja no naprawdę nie wiemy, mhm. ale to nie powinno, to w, w mojej głowie, jak pada słowo nie wiem, to nie jest koniec dyskusji. Rozumiem. To jest tak naprawdę początek. Rozumiem. Bo ja zaczynam w tym momencie budować sobie różne scenariusze. Co się może stać. Ja nie wiem, co się stanie, ale zacząłem sobie budować, co się może stać. I e, poprzestawanie na haśle, nie wiem, no to poczekajmy. To jest jedna z najgłupszych rzeczy, jakie możemy robić. A niestety, bardzo często tak jest. Za dużo się zmienia. Poczekajmy, aż się uspokoi. Nie uspokoi się. Będzie tylko bardziej. Chyba, że będzie jakiś absolutny kataklizm. Nie, no. Ja szczerze mówiąc, nie ukrywam, że mam słabość do Ilona Maska i do programu Starshipa. Tak? tak, bywa czasami. Nawet jest to możliwe. Ja nie to racja. rozumiem nawet. I, I wyjątkowo mam do, do niego, do, do, i do pro, konkretnie programu Starship. A więc i patrzyłem sobie w przeszłość ludzkości. Gdy to analizowałem, że się pojawiło nowe skomunikowanie. Karawela no, portugalska, która otworzyła domenę oceanu dla ludzkich wysiłków, dla ludzkiego porządliwości pieniędzy, sławy, wojny, wpływów. wpływów otwierania nowych lądów i trwałego skomunikowania z tym centrum zasobowym. I wtedy ocean, który był nie do zniesienia. No, ludzie umierali, nie mogli wypłynąć, trzymać się dłużej. Stał się raptem darmową autostradą transportu. Prawie darmową, tak? No, w porównaniu do. I ci, którzy to zrozumieli, tak naprawdę rządzą tą planetą. Nie? Znaczy, ci, którzy zrozumieli, tak. że podstawą Od są szlaki lat. komunikacyjne tak. i podstawą jest, jest zapewnienie właśnie tej komunikacji, tak. nie, no teraz już także cyfrowej, ale, ale chwilę Morbs, temu jeszcze tak. nie. Przez 500 lat morska, tak? Później w XIX wieku pojawiła się szansa, że linie kolejowe, nie zrównoważą, ale gdzieś tam zowsetują to i powstało napięcie moim zdaniem geopolityczne też wówczas między Niemcami, prawda Rosją a Anglosasami. Pojawiły się samochody, autostrady, samoloty i to skomunikowanie zrobiło się jeszcze bardziej skomplikowane. Wciąż oczywiście kargo morskie jest najbardziej wydajne ekonomicznie i to są inne wolumeny zupełnie. No ale w każdym razie pojawiły się nowe domeny. Później domena elektromagnetyczna, tak, fale radiowe. Domena powietrzna, oczywiście, tak de de materializacja przepływu informacji, no kiedyś tak szybko jak koń biegł, to tak informacja szła, potem to się zmieniło. E prędkością światła i teraz jest kosmos, nowa domena. Domena cyfrowa, oczywiście w międzyczasie całkiem niedawno, gdzie te przepływy danych, które są już towarem, i e informacji, która też jest towarem, to informacja i dane stają się ropą naftową często współczesnego świata, e co też. Kto kontroluje tą komunikację? Na jakich zasadach to się dokonuje? Stąd są te dyskusje. Jak nie TikTok, to prawda i prawda? Kłótnie o to, kto ustanawia 5G, kto ma jakieś systemy, bo to jest prawdziwa władza, marża. No to tak samo obstawiam, że Starship może uruchomić tę samą grę o domenę kosmiczną. A ja się obawiam, że wtedy, kiedy większość tych, od których zależy podejmowanie decyzji na przykład na poziomie państwa, zorientuje się, to już będzie po ptokach. To już będzie za późno, to już będziemy gdzieś tam staj w tej kolejce Rozumiem. z tyłu. I to jest coś, co, co mnie bardzo, bardzo irytuje, bo. W Europie y szczególnie mówisz, bo tak naprawdę. Wiesz, no w Europie. Nie mówiąc o Polsce, tak. To jak pada hasło struktury europejskie albo instytucja europejska, to co myślisz? Co, co, co ci od razu nie nieważne czy mówimy nam o Unii Europejskiej, czy Europejskiej Agencji Kosmicznej? Niewydolny gmach biurokratyczny. Gmach biurokratyczny, w którym rzeczy nawet nie drugorzędne, tylko pięciorzędne, czy, czy, czy nawet jeszcze dalej, wychodzą na czoło, w którym jedno państwo nie zgadza się, czy torpeduje ambitne projekty technologiczne tylko i wyłącznie dlatego, że ich realizacja, byłaby czyniona jakąś technologią państwa drugiego, czyli siłą rzeczy wzmocniłaby nieco to państwo drugie. Więc to państwo pierwsze mówi, mmm, nie, nie widząc, że po prostu siedzimy na tej samej gałęzi i piłujemy, albo stoimy na tym samym peronie, jeden pociąg już śmiga, drugi rusza, trzeci zaraz ruszy, a my się zastanawiamy, kto ma być, w jakiej kolejności do niego wchodzić. Eee, czy to się kiedyś zmieni? Nie wiem, nie wiem, ale niestety tak postrzegam, jak mnie pytasz o, o technologie kosmiczne, o rynek, o to jak on wygląda dzisiaj. Ty, ty wiesz ile Polacy średnio wydają na technologie kosmiczne? Tak statystyczny nie, Polak. Nie mam pojęcia. A rzu rzuciłbyś jakąś? Nie, nie, absolutnie nie, bo... 6 złotych rocznie. 6 złotych rocznie statystyczny Polak wydaje... Na technologie kosmiczne. W sensie, chyba tylko przez państwo, które pobiera podatki i tak. płaci na Polską Agencję Kosmiczną. Nie, nie, czy na składkę Europejskiej Agencji Kosmicznej to jest 6 zł. Statystyczny Europejczyk to jest, o ile dobrze pamiętam, chyba 10 euro. U nas to jest 1 euro. Gdzie statystyczny Europejczyk to jest, jak to w statystyce, jak idziesz z psem na spacer, to każdy z was ma po trzy nogi, a tak naprawdę żaden z was nie ma trzech nóg. Statystyczny Europejczyk byłby znacznie bliżej statystycznego Polaka, tylko zasadniczo więcej dają Francuzi, Niemcy i Włosi. To są takie trzy filary Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polska, mimo tego, że jest przecież bardzo dużym krajem, do Europejskiej Agencji Kosmicznej, do jej budżetu daje około 1%. Nie? I teraz najsmutniejsze może. To może w powinniśmy się... tylko związać się z Amerykanami i, i wybudować kosmodrom horyzontalnego startu, t, y, prawda? Z, z Virgin, tam Orbit czy Virgin Galactic. Nie wyszło. Nie wyszło, tak? Nie wyszło. E, skoncentrować się na tym, rozwijać własne systemy rakietowe, podpisać z Amerykanami Artemis tak w pełni. I z Amerykanami robić w, w amerykańskim łańcuchu wartości, nie? i zrezygnować z Europy. To jest polityka, ona jest, ona jest bardziej Twoją domeną, moją jest technologia. Więc wiesz, ja zawsze no, pierwsza próba powinna być może tutaj domowo coś razem, bo to jakoś tak może to jest kwestia mojej mentalności, ale tak intuicyjnie wydaje mi się to dużo prostsze. Natomiast w politykę niechętnie zaglądam. Bo ona się opiera na filarach, które są dla mnie zbyt nieokreślone i za bardzo zmienne. Natomiast wracając do, wracając do technologii kosmicznych w Europie, tu nie chodzi o to, ja mówiąc na przykład o budowie Europejskiej Stacji Kosmicznej, ja nie mówię o tym, że trzeba by było, nie wiem, 20 razy więcej pieniędzy albo 50 razy więcej. Trzeba by było tak, półtora raza więcej. Nie? Zamiast tych 12%, 12%, czy tam 10 euro, tak średnio, wystarczyłoby może 13, no może 15. Pytanie, czy to by wystarczyło w ogóle. Z kalkulacji tych, które no, widziałem, tych, które są czynione, tych, które są przedstawiane między innymi politykom, to wynika. Najsmutniejsze jest, wydaje mi się, w tym wszystkim to, że jak rozmawia się z polskimi politykami na ten temat chociażby, oni w ogóle nie mają świadomości. To nie chodzi o to, że oni nie chcą. Mówią, nie. 5 złotych wystarczy. Mówią, ile? My dajemy. No pięć złotych. A czemu tak mało? Ja mówię, to jest pytanie do mnie? To jest pytanie do was. Dlaczego tak mało? Myśmy nie wiedzieli, że tak mało. Wspomniałeś, jak zaczynaliśmy roz wątek rozmowy o kosmosie, tak przynajmniej zrozumiałem, o przełomowych rozwiązaniach czy przełomowych technologiach tak? mhm. nadchodzących. O, o, nie wiem, o czym chciałeś powiedzieć wtedy. Aha, wiesz co, nie do tych, tych, tych technologii tutaj jest bardzo dużo. Ja się tak przyglądam, może dlatego, że jestem ze Śląska, górnictwu kosmicznemu. Okay. To Czyli jest coś. Księżyc co... jako śląsk, śląsk hmm. wszechświata. Tak? Wiesz co, no, ta sama agencja europejska robiła kalkulacje, i mówisz, i z tych kalkulacji wynikało, że jeszcze długo, długo, długo wydobywanie, nie wiem, Helu-3 na przykład na Księżycu nie będzie absolutnie opłacalne. Jeżeli tam nie ma. No bo najczęściej podaje się HEL3 jako przykład. Ale musimy syntezę opanować chyba najpierw. No, no to po pierwsze, ale to też jest kwestia, wiesz no. Opanowanie syntezy to jedno, ale drugie no ta synteza może chodzić na deuterze, może chodzić na czymś, co jest tutaj na ziemi, nie ma potrzeby tego ściągania z księżyca. Natomiast asteroidy może Pas szybciej. W pa pasie asteroid mówisz, tak? Y tak, 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 może szybciej. może szybciej. Szybciej, no ale to przez dużo dalej jednak jest, nie? Wiesz, jeżeli mówimy o misjach takich bezzałogowych, takich automatycznych, to, to czy to robi różnicę? To, to nie jest dużo dalej w tym sensie, że coś wysyłasz i to 10 lat tam leci. To jest dużo dalej w tym sensie, że tutaj leci powiedzmy kilka dni, a tam leci kilka tygodni. Lądować na małych obiektach kilka razy się udało. Nie powiem, że potrafimy. A, bo to jest trochę bo, jeszcze bo, za mało, ale, ale się udało. Nie mówisz nawet o pasie steroid za marsem, tak? Tylko mówisz o tych pojedynczych różnych obiektach, które się poruszają. Mogą być te za marsem, mogą być te troszeczkę bliżej. Oczywiście te zasoby nie są jeszcze dokładnie zmapowane. Jesteśmy na etapie, na którym potrafimy już taki obiekt dogonić, potrafimy wylądować na jego powierzchni. Czy potrafimy tam coś wydobyć, spakować, wystartować i wrócić z tym na Ziemię? No to jest kolejny krok. Ale wydaje mi się, że ten kolejny krok nie zadzieje się za 100 lat, tylko on się zadzieje za kilka lat. I jak sobie tak myślę, OK, moje życie może się jutro skończyć, tego jakby nikt nie wie, ale mm, jeżeli będzie tak trwało standardowo, to czasami sobie myślę, jak ten świat będzie wyglądał. Wtedy, jak ja będę, nie wiem, tam 80, może 90 latkiem. I wydaje mi się, że będziemy mieli bazę na Marsie. To czy ona będzie taką bazą, jak na naszych biegunach, że tam zawsze ktoś będzie? Czy to będzie taka baza, jak na innym biegunie, że tam ktoś jest, chociażby nasza baza arktyczna, że ktoś jest, ale na zimę? tą arktyczną, to albo wszyscy, albo przeważająca większość stamtąd wyjeżdża, to tego nie wiem. Ale ta baza powstanie. Na Marsie. Na Marsie. Wydaje mi się, że ona nie będzie taką bazą, jak się widzi w filmach science fiction, wiesz, duże kopuły szklane i, i, i tak dalej. Nie, wydaje mi się, że ona raczej będzie przypominała coś w połączeniu takiego życia jaskiniowego z, z jakąś taką ziemianką, bo, 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 bo to się wydaje najbardziej takie racjonalne. Czy będziemy latali w kosmos tak na wakacje? Nie. Nie dlatego, że nie będziemy mogli, tylko dlatego, że to jest tak obcy świat dla nas fizjologicznie, że to jest po prostu absolutna mordęga. Taka, ta wizja, że na orbicie powstaną hotele i zamiast wiesz, jechać na Mazury na żagle albo gdzieś w Alpy, albo w Tatry pochodzić. Polecisz sobie na orbitę? Ja w to absolutnie nie wierzę, naprawdę. No chyba, że wiesz, chyba, że powstaną takie konstrukcje jak pierścień orbitalny. Okej, okay, do sztucznej kręgu. grawitacji. Tak, do sztucznej grawitacji. W porządku, tylko jest wtedy... Znaczy, po pierwsze, nawet na horyzoncie ich nie widać. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli tak, to po co tam lecieć? Żeby widzieć Ziemię z zewnątrz? Co do skomunikowania, o którym mówiliśmy, to myślę, że pierścień orbitalny by się przydał do tego, żeby podróżować do pracy, na przykład w Buenos Aires i wracać w 30 minut, tak? bo pierścień orbitalny by to umożliwił. Ale zwłaszcza... personiczne samoloty dają ci to samo, no może nie. A nawet starszy może tak robić, prawda? De facto może być samolotem transkontynentalnym, tylko który porusza się w przestrzeni kosmicznej, ale. Yy... Raczej myślałem nie o turystyce, zadając ci to pytanie, tylko wydaje mi się, że z kolei, że układ dualny Ziemi i Księżyca, wiesz, w tym takim lagu czasowym, który jest jeszcze do skomunikowania, oraz zasoby Księżyca, z których, zważywszy na studnię grawitacyjną Ziemi, jej trudności jej pokonania, że te materiały na Księżycu dadzą podstawy do skonstruowania obiektów na orbicie około tak Czyli, że tu trzeba będzie zbudować Ekonomię i skomunikowanie, żeby tam eksplorować, brać ten regalit i budować coś. Zwozić na Księżyc, na Księżycu coś z tym Właśnie robić. Właśnie nawet i ewentualnie zbudować budować. Minimum, minimum ekstrakcji na Księżycu i z tych materiałów zbudować, bo jest łatwiej, prawda, z góry studni grawitacyjnej na orbite okołoziemskie, niż odwrotnie, i z nich zbudować i to uruchomi Księżyc. Ten, ten jak gdyby, zasady działania grawitacji uruchomi okay. zasoby Księżyca. No, i że będziemy budowali obiekty na, około, na orbicie ziemskiej. i to z kolei spowoduje potrzebę ochrony tego, napięcie geopolityczne, ekonomię uruchomi. Które w zasadzie już jest, mimo tak. tego, że jeszcze tam niewiele jest tak. na tej orbicie, to napięcie już jest. Tak, tak. I, i, i ktoś będzie miał większe zasoby i będzie zarabiał tam pieniądze, pojawi się ekonomia. Tak, no, tak jak nawet już Starlink tworzy właściwie gospodarkę kosmiczną, tak? bo dzięki do tej domenie każdy może sobie tam, jak ma antenkę, może sobie odpalić internet. Tak, pod warunkiem, że ktoś w siedzibie Starlinku nie stwierdzi, a dlatego obszaru I tak. wyłączamy. Oczywiście, no i na tym to... polega władza i dlatego, I dlatego będą napięcia i dlatego inni też będą w kosmosie, bo tak. zrobią kontr-Starlink albo alternatywny, a tamten zrobi jeszcze coś, a później się okaże, że być może jeszcze nie będą no, takie wynalazki. Jestem ciekawy w ogóle, czy ty myślisz, że to jest jako fizyk... To jest możliwe, co, co Chińczycy mówią, że wiesz, że będą pobierali promienie słoneczne i je przesyłali w formie. No ale Europejska Agencja Kosmiczna ma, ma taki projekt wyliczony, wstępnie oszacowany budowy, no na razie oczywiście eksperymentalnej, próbnej, próbnych paneli, czy powiedzmy jakiej stacji, która składałaby się prawie z samych paneli fotowoltaicznych wyniesionych w kosmos, po to, żeby. Później, e, teraz nie pamiętam, czy promieniem lasera, czy, czy, czy falą elektromagnetyczną, czy, chyba. Tak, tak, mhm. no ale właśnie nie wiem, czy, czy światłem laserowym, czy mikrofalami, w każdym razie, żeby to przesyłać z powrotem na Ziemię. To nie jest science fiction, to jest science i to wcale nie nieodległe. To jest do Wydaje mi się, że w Amerykanie na tych swoich samolotach kosmicznych, które mają wojskowe zastosowanie, potrafią to robić, tylko oczywiście na małą skalę. Mhm. A tutaj czytałem gdzieś dwa lata temu, że Chińczycy planują w Chongqingu, tym regionie, specjalnym mm -hmm. Chongqing na Jangce, zbudować taki system odbiorczy. Okay. Tak, no. Brzmiało to mi, nie jest tak? nic, to powiem tak? ci, że, że jak mnie pytasz, czy, jakby, czy to jest realne, to, to nie jest żadne, tak mówię, fiction. To jest science, technology, to jest do zrobienia. To, 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 to jest, znaczy, dzisiaj to jest kwestia decyzji o wręcz administracyjnej. No, ale to by znacząco zmieniło energetykę świata. O ile by to działało. No i chyba też... O ile miałoby to sens taki ekonomiczny. Wyniesienie, zbudowanie tej tak, struktury to tak, musi kosztować. Później, tak. później, wiesz, obsługa tego Męs. wszystkiego. Mm. Jak chcesz, żeby to z małymi stratami, to to musi być blisko. Mm. Jak to jest blisko, to to, to generuje derbitować. problemy tak, tak. z powodu utrzymywania tego w odpowiedniej pozycji. Poza tym jak to jest blisko, to tam jest mnóstwo różnego rodzaju kosmicznych śmieci, które mogą mm. to uszkodzić. Tak, tak. Co się zdarza. Nawet z, Euro z Międzynarodową Stacją Kosmiczną Kosmiczną. I dlatego tak kluczowa wciąż jest współpraca z Rosjanami, którzy no, jak zacumują tym swoim Sojuzem, no to ten sojusz ma po prostu silniki, które umożliwiają manewry między orbitami, czy no, między orbitami to jest może za dużo powiedziane, ale powiedzmy pozycja, uchylanie pozycja się tak jak, jak z badań jakichś tam powiedzmy radarowych no wychodzi, że może dojść do kolizji czegoś większego, to wtedy stacja czyli, się przesuwa. Czyli wierzysz w syndrom Kesslera, że w ogóle może być ten gruz kosmiczny może uniemożliwić nam w ogóle funkcjonowanie No na więc orbitach. jak ty zacząłeś mówić, jak zaczęliśmy mówić o tych, o tych nie o pojedynczych satelitach, tylko o całych, wiesz, flotylach satelitów, to ja sobie tak pomyślałem, że być może się okaże, że w przyszłości, żeby w ogóle robić jakiekolwiek badania naukowe kosmosu, będzie się trzeba wynieść na tą odwróconą stronę księżyca, bo już dzisiaj dla radioastronomów, Ciężka. dla astronomów. Z powodu Starlinków, a przecież ta konstelacja nie jest jeszcze gotowa. Tak. A, ale, już teraz, ale już teraz to stanowi ogromne, ogromne wyzwanie: jak obserwować wszechświat, nawet ten najbliższy, przez coraz szczelniej zamykającą się niemalże zasłonę przez, no, tworzoną przez tysiące satelitów. Każdy z nich emituje jakiś sygnał radiowy, każdy z nich może odbijać promienie słoneczne. Zresztą dlatego widzimy te Starlinki, jak sobie tak gęsiego latają. No nie dlatego, tak. że tam mają światło, tylko po prostu odbijają światło słoneczne, ale, ale no to, to, to są wyzwania. A widzisz jakiś przełom technologiczny w napędach, żeby impuls właściwy był większy dla, dla, prawda, dla napędów chemicznych. Czy nowe materiały do napędów e, e, chemicznych, tradycyjnych, czy też zupełnie nowe konstrukcje, a może właśnie napęd e, atomowy, czy, czy docelowo synteza termojądrowa? Za słabo się na tym znam. Szanując hmm. Ciebie i szanując naszych widzów, za słabo się na tym znam, żeby opowiadać o tym swobodnie. E, czytam co i róż nowe pomysły, nowe eksperymenty. Niektóre wychodzą, inne nie. One są w skalach, których się nie da na dzisiaj tak łatwo przełożyć do dużych skal, nie wiem, na przykład napędu na Marsa. Mhm. Ale za mało o tym wiem, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie. A wiem, że się interesujesz też energetyką atomową. Znaczy jestem fizykiem jądrowym, no, więc... No właśnie. Co myślisz o, o, o tym? Tak? Znaczy jak brzmi konkretnie pytanie? Konkretne pytanie brzmi, czy... Uważasz, jak wiemy, jest podział w świecie na tych, którzy uważają, że jest zbędna na planecie Ziemia mm -hmm. energetyka atomowa, i nie mówię o syntezie, tylko mówię tak. o, o rozszczepieniu. O rozszczepieniu. Tak? I na tych, którzy uważają, że jest najlepszym źródłem energii, najbardziej wydajnym, najbardziej bezpiecznym, najbardziej stabilnym de facto i tak dalej. To do, do jakiej grupy należysz? Mm -hmm. I bli Bliżej mi do tej drugiej, mm -hmm. ale nie jestem w tym sensie przedstawicielem tej drugiej, że powiedziałeś, że ona jest najlepsza. Nie ma źródeł, które są idealne, i nie ma jednego przepisu na idealny miks, niezależnie od tego, na jakiej szerokości geograficznej jesteśmy, jakim państwem jesteśmy, czy jesteśmy państwem opartym o technologię, czy o rolnictwo, czy nie wiem, czy na przykład mieszka na, w naszym kraju milion osób, czy 40 milionów. Tak? Nie ma uniwersalnego przepisu. Uważam, że w Europie, nie tylko w Europie, ale także w Europie, w tym w Polsce, jeżeli chcemy mieć konkurencyjną gospodarkę, która jest bezpośrednio związana z jak najtańszym źródłem energii, a równocześnie nie chcemy zrujnować swojego środowiska, to technologie jądrowe w energetyce są. Jedynym wyjściem. Nie twierdzę, że cała nasza energetyka powinna być oparta tylko i wyłącznie na reaktorach. Uważam, że ten miks, yy, który daje fundament z, yy, z reaktorów, powinien być nadbudowany źródłami odnawialnymi. Yy, w jakich proporcjach? To to już jest mocno ekspercka dyskusja i to nie ma jakoś może sensu w to głęboko wchodzić, tym bardziej, że technologie tak zwane odnawialne, czy tak zwane zielone, one też się zmieniają, ich wydajności się zmieniają, też nowe technologie tutaj wchodzą, chociażby paneli fotowoltaicznych. Natomiast z racji tego, że przez sporą część roku u nas jednak jest ciemno, przez sporą część roku no tak. i na przede wszystkim na sporym obszarze kraju budowanie dużych farm wiatraków jest kłopotliwe jest niemożliwe także technologicznie nie stać nas na to żeby nie mieć bazowego źródła takiego które jest niezależne od pory roku od pory dnia i od pogody póki ktoś nie wymyśli Wiesz, no może się okazać, że taka technologia jutro powstanie, ale póki ktoś nie wymyśli, bardzo wydajnych magazynów energii, które pozwolą w skali takiego dużego kraju, jak Polska, zmagazynować słońca na pół roku miesięcy zimowych, to nie mamy wyjścia. I wracamy do tego, co kilka razy się pojawiało. Niestety bardzo często słyszę, i to są często przedstawiciele tej pierwszej grupy, którzy mówią tak: świat się tak szybko zmienia, e, tak szybko powstają nowe technologie, że nie ma sensu inwestować w reaktory, przecież za chwilę powstaną duże magazyny energii. Może powstaną, a może nie powstaną. Reaktory jądrowe w Polsce powinny były być wybudowane kilkadziesiąt lat temu. Dzisiaj dyskusja o kryzysie energetycznym. W związku z wojną na Ukrainie, dzisiaj dyskusja o wyzwaniach klimatycznych, o ETS-ie, o systemie emisyjnym czy opłat za emisję dwutlenku węgla. Dzisiaj ta dyskusja wyglądałaby zupełnie inaczej. Polska gospodarka byłaby w zupełnie innym miejscu, a jeżeli nie w innym miejscu, to na pewno miałaby zupełnie inne wyzwania przed sobą, także te związane z transformacją. Gdyby to nie węgiel dawał nam 80% energii w gniazdku, czy tam 80% około tylko na przykład by dawał 30, a pozostałą część dawał re, dawały reaktory. To by była zupełnie inna dyskusja. To były błędy, które były popełnione kilkadziesiąt lat temu. Dziwię się, że ci, którzy analizują stan dzisiejszy, nie potrafią zauważyć, że te największe problemy, które przed nami stoją, one są wynikiem tamtych błędów. I ostatnie pytanie. Chyba każdy fizyk je usłyszał. Czy wierzysz w możliwość stabilnej syntezy termojądrowej na potrzeby energetyczne? To nie jest kwestia wiary, to jest kwestia wiedzy. Dzisiaj tego nie potrafimy zrobić, ale uważam, że jutro będziemy potrafili. Jakkolwiek rozumieć to jutro. To ja pamiętam... kilkadziesiąt lat już jest, Tak, tak. To tak. To. Ja pamiętam, jak studiowałem i usłyszałem na. No, to tak się mówiło wtedy, że za 20-30 lat maksymalnie. Już nie będzie trzeba budować reaktorów rozszczepiających jądro, tylko będziemy budowali reaktory fuzyjne, reaktory na syntezę jądrową, które no, działają tak z grubsza w drugą stronę czyli sklejają te, te najmniejsze, najlżejsze jądra atomowe w nieco cięższe. A minęło od czasu moich studiów już sporo? No i dalej się słyszy gdzieś za 20 lat może. Myślę, że to zrobimy. No to rozwiązałoby problemy energetyczne. To świat. rozwiązałoby bardzo dużo I problemów. Podróże kosmiczne również mają. Być może też, ale dopuszczam też inną myśl. Dopuszczam myśl taką, że wcześniej powstaną bardzo wydajne magazyny energii i nie będziemy musieli po prostu budować fuzji. Albo fuzja będzie rozwijana, ale właśnie na potrzeby, na przykład, wybudowania reaktorów fuzyjnych na Księżycu albo na Marsie, albo na przykład, bo będzie szybciej albo taniej. Albo, Albo po... po to, żeby napędzała duże, duże statki kosmiczne. Transportowe wielkie na, na pasastero. Tak. A nikt już nie będzie myślał, ok, to wykorzystajmy mhm. tą technologię tak, tu tak, na tak, Ziemi, tak, bo może się okazać. Wiesz, no już dzisiaj w zasadzie my jesteśmy w stanie mm, odpowiednio dużo inwestując w panele fotowoltaiczne wyprodukować dla całej Ziemi energię. Mhm. Oczywiście jest problem z dystrybucją i tak dalej, i tak dalej. Ale yy, największy problem jest ze zmagazynowaniem. Mhm. Na Księżycu jest łatwiej, tam dzień trwa bardzo długo. Natomiast u nas ta część jasta dnia, tak z grubsza, trwa 12 godzin. O, na A nizien, nasza... Na nizinie środkowoeuropejskiej i w ogóle w Europie bardzo krótko, nie? No wiesz, no, no tak. Dla całej Ziemi, hmm. tak, tak średnio uśredniając, no ona trwa 12 godzin, a nasza aktywność nie ogranicza się tylko do 12 godzin. Czyli znaczy, ja nie mówię nawet o takiej, wiesz, mówisz, nasza aktywność, to masz na myśli, no tak, przed snem czytam książkę nie? i muszę mieć lampkę. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. Tu chodzi po prostu o działanie gospodarki, o działanie fabryk, o działanie kolei, przecież to jest niezwiązane z grubsza, tak. z zegarkiem. I jeżeli wybudujemy odpowiednio duże, a może nie duże, ale odpowiednio wydajne, odpowiednio pojemne magazyny energii. To w tym momencie fuzja jądrowa może zostać opracowana i może zostać nigdy nie wykorzystana w takiej komercyjnej energetyce. Dziękuję pięknie, dziękuję Bardzo za dziękuję. rozmowę. Dziękuję. Tam.